Cześć, witam. Dzisiaj będzie test roweru elektrycznego Eleglide. Natomiast jak zawsze u mnie, będzie test praktyczny. Jest dzisiaj godzina 18, czyli późno. Ja się wybieram na turbacz. Zazwyczaj jeżdżę zwykłym rowerem, ale dzisiaj stwierdziłem, kurczę, no zwykłym nie dam rady. Mój jest w naprawie. Mamy jeszcze takiego w domu, na którym ostatnio już tam cała rodzina jeździ. I dzisiaj Wam poopowiadam o tym rowerze trochę więcej, ale chciałem sprawdzić, czy wyjedzie na turbacz, jak szybko wyjadę nim na turbacz. Startuje Lubomierz rzeki przez Polanę, Jaworzynę, Kamienicką. Po pierwsze trzeba tu włączyć baterię, to jest pierwszy włącznik. A po drugie tu od góry jest drugi włącznik. I po trzecie trzeba włączyć wspomaganie. Także trzy ruchy dzielą nas od pełni szczęścia. Jedyneczka tutaj paręnaście kilometrów na godzinę, dwójeczka kilka szybciej i tak aż do piątki, piątka do 25. Póki tu jest dobra nawierzchnia, ciśniemy 25. Pierwsze podjazdy, rower zdecydowanie ciągnie. 25 bez problemu można utrzymać. A zwykłym jadę tutaj gdzieś paręnaście. 27 minut jazdy pod górę non-stop. Średnia 16 na godzinę. Jesteśmy na 1022 m nad poziom morza. 18:31. Zgłosił błąd. Jak dotykam teraz silnika, no to jest tak zdecydowanie gorący. Poczekamy chwilkę, zobaczymy, czy uda się kontynuować tą wycieczkę. Pół godziny na pełnym wspomaganiu. W sumie nie jest źle. Myślę, że ten rower do tego nie jest stworzony. No ale jak widzicie, test to test. Dzisiaj turbacz test. Godzina 26, 1300 prawie nad poziom morza. I jesteśmy w schronisku na turbaczu. Bierzemy sprzęcik, zaczynamy zjazd. 19:44. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Pod górkę podjechał w miarę ok. Z jednym błędem, prawdopodobnie za mocno się nagrzał, ale potem w sumie jechał. No nic, do zobaczenia na dole. Statystyka zjazdu, 48 minut, prawie 14 km przez przełęcz Borek. Jesteśmy z powrotem na 685 metrów nad poziom morza. Jest 20:35. I krótkie podsumowanie, jak się jeździ tym Eleglide'em. Jeździ się całkiem nieźle. Jestem mile zaskoczony, że taki tani, naprawdę niedrogi rower może tak się fajnie spisywać. Generalnie nie ma tutaj nic wybitnego w tym rowerze. Można by się przyczepić do bardzo wielu rzeczy. Można by się przyczepić, że hamulce mogłyby być hydrauliczne, a nie mechaniczne. Mogłyby być bardziej skuteczne. Można się przyczepić do przedniego amortyzatora, żeby mógł być lepszy. Ale jak sobie przypomnimy, że to kosztuje około 3000 zł, rower ciągnie pod górę jak dziki. Na jakichś tutaj takich trudnych zjazdach, na jakichś nierównościach, jak najbardziej to wszystko działa. Siodełko jest całkiem wygodne. Z przodu mamy lampkę. Także nawet jakby nas noc zastała, to nie ma biedy. Z tyłu jedyne co musiałem zrobić, to dokupić za tam niecałe 40 zł lampkę do tyłu mrugającą, bo z tyłu był tylko ten odblask. Dokupiłem też sobie bagażnik, no bo bez bagażnika no to nie jazda, zwłaszcza, że tutaj nie ma gdzie wody umieścić. Ja na bagażniku sobie tą wodę wożę i tyle. Także jak ktoś zakupi taki rower, no to 100 parę złotych to jest koszt bagażnika, lampki, a resztę wszystko mamy. Mamy fajny sprzęt do jazdy. Zasięgowo jestem mile zaskoczony. Jak dzisiaj zauważyliście, udało mi się wyjechać na turbacz, udało mi się z tego turbacza zjechać. Wspomagałem się prawie na maksa, prawie cały czas. Nie ma problemu. Jak jeżdżę tutaj trasy z Kawina Kraków, robię po 50 km. Też nigdy mi baterii nie zbrakło. A, jeszcze ważne. Rower jest stosunkowo łatwy do ogarnięcia. Także tutaj nawet takie dzieciaki dadzą sobie z nim radę. A to dlatego, że da się bardzo nisko siodełko opuścić. Ja też tutaj zamontowałem na jakiś czas taki krótszy mostek. Teraz jest z powrotem ten dłuższy, bo ja jeżdżę na dłuższym. I wtedy, jak ktoś tam ma z 1,40 m, 1,50 m wzrostu, będzie w stanie już tym rowerem sobie zjechać. Co tam jeszcze? Przerzutki mogły być lepsze, ale w sumie jak udało mi się to w końcu wyregulować, to wszystko działa. Mogło być większy rozrzut tutaj z tyłu. No z tyłu zębatka
ma dość niedużą różnicę zębów między najmniejszą a największą, przez co troszkę brakuje tych przełożeń, ale znowu brakuje, gdy jedziemy pod bardzo, bardzo stromy podjazd. Myślę, że większość amatorów nie będzie pod takie strome podjazdy jeździła. Ja dopóki jeździłem tu w okolicach Krakowa, nigdy mi nie brakowało tych przełożeń. Dzisiaj zabrakło mi na jednym podjeździe na turbacz. No i brakuje tych przełożeń, jeśli jeździmy ponad 35 na godzinę. Rower wspomaga standardowo do 25, można go odblokować tak, żeby zblokował, żeby do 32 wspomagał. Ale czasem zdarza się mi jeździć szybciej, choćby z jakichś zjazdów. No i wtedy troszkę przełożeń brakuje. Ale znowu, gdy będziemy pamiętać o cenie, i to będę powtarzał tutaj pewnie w kółko dzisiaj na tym materiale, to za te pieniądze chyba nie da się nic lepszego znaleźć. Co na duży plus na pewno w tym rowerze? Na pewno na plus te opony. Bardzo fajnie się spisywały dzisiaj na tym turbacz teście. Dawały radę. Lampka taka przyzwoita, bym powiedział. W komplecie dostajemy takie rączki gumowe. Ja z nich nie byłem zbytnio zadowolony, więc założyłem takie, które drugie dostajemy gratis. W tych rączkach, które dostajemy gratis, jest manetka, dzięki której można używać tego roweru poza drogami publicznymi, jak takiego motorka. No po prostu na tej manetce jedzie. Natomiast ja mam tą manetkę w tym momencie odłączoną i używam tych rączek tylko dlatego, że po prostu lepiej mi pasują. Są takie grubsze. Fajnych rzeczy jest też mocowanie na bagażnik. Nie wszystkie e-bajki to mają. Tutaj mamy dziurkę. Natomiast z drugiej strony musiałem troszkę się postarać i tutaj zamontować taką dłuższą śrubę, no żeby zrobić po prostu dystans, bo kolidowało mi z tylnym hamulcem. Jest w komplecie też nóżka, bateria taka standardowa, bidonowa. A, no i jeszcze co sobie dokupiłem, no to taką torebeczkę, no bo jakiś telefon, jakieś gadżety trzeba mieć, gdzie tam sobie trzymać. No i dla mnie obowiązkowe wyposażenie to lusterko. Koszt tych gadżetów to jest, to było jakieś 20 zł, takie lusterko niecałe 40 zł. W komplecie dostajemy natomiast dzwoneczek, akumulator, tutaj przez naciśnięcie pokazuje nam, że już jest prawie rozładowany, a tutaj mamy blokadę, żeby nam ten akumulator nie wyjechał i raz zapomniałem sobie zablokować go i na takich dużych, dużych wertepach na szczęście mi nie wypadł, natomiast troszkę się tak przesunął do góry i rozłączył wspomaganie, także trzeba pamiętać, żeby to zablokować. Ładuje się gdzieś, to jest taka standardowa 2-amperowa ładowarka, czyli tam jakieś 80 W. Akumulator ma pojemność 450 W-godzin, no więc tam trzeba liczyć pewnie jakieś 6 godzin na pełne naładowanie. Dla mnie to bez znaczenia, bo ja i tak to na noc podłączam. Tutaj pozabezpieczane są takimi spiralkami tutaj te przewody. Były też pozabezpieczane tutaj u góry, natomiast ja to troszkę zdemontowałem, a to dlatego, że za sztywno to wszystko było. Tutaj te linki były powykrzywiane, ponapinane, także zostawiłem sobie tylko tu na dole, a tutaj te spiralki u góry wyrzuciłem. No i co tam jeszcze na temat tego roweru? Udało mi się go zmontować w jakieś 15 minut. Rower w bardzo rozsądnej cenie. Zrobimy szybki unboxing. Znaczy, czy szybki będzie, to się zaraz okaże. Spróbuję to przy Was rozpakować. Zobaczymy, ile mi zajdzie czasu. Najwyżej potem tam w filmie napiszę, ile razy przyspieszyłem, jakby było za długo. Bo oczywiście nikt tego nie będzie oglądał. Przez pół godziny, jak ja się tu morduję. Bądź nie. No zobaczymy. Na razie z pudełkiem poszło dość łatwo. Tutaj mamy zbyt zabezpieczenia. Co prawda jest lato, ale śniegiem w zimie tych styropianów. No dobra, fajnie pozabezpieczony. Dobrze mieć nożyk. Siodełko już mamy. Całkiem miękkie. Dobra, zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej. Czy da się to w całości wyjąć? No się da. Albo jeszcze nie. Jeszcze trzeba pewnie ładowarkę wyjąć. Jest i rower. Widzę, że zdemontowane przednie koło. No to lecimy. To się będziemy tu zastanawiać. Nie ma co za dużo zastanawiać. Będę sobie opowiem przecież na początek. No pozabezpieczany powiem jest na grubo. O, kierownica też do zmontowania. Czyli taki troszkę do samodzielnego montażu wygląda na razie. Natomiast coś faktycznie to ładnie pozabezpieczył. To nie mogę powiedzieć. O, tu będziemy mieli lampkę zapewne. Dobra. Tu mamy zapewne baterię bidonową. Kurczę, ma taki taniowy. Całkiem to ładnie wygląda. Ładnie pomalowany. Sprawy całkiem fajne. No, chyba będzie przyspieszenie ten film, bo coś czuję, że mi chwilkę wyjdzie z tym montażem. Pewnie tam jakieś klucze też gdzieś znajdę zaraz. Ale się znajdę. Zaraz się okaże. Tu coś jest, zdecydowanie tu coś jest. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Mamy tu mamy platformy. Mamy zabezpieczenie na przerzutkę. Mamy tutaj lampki, światełka. Mamy rączki. Mamy też klucze. I instrukcja. Instrukcja. Jak zawsze instrukcja. Kto by czytał instrukcję? Oczywiście, że czytajcie. Nie róbcie tak jak ja nigdy nie czytam. Ale myślę, że jakoś dała radę. Popatrzmy, to wygląda kierownica. Trzeba będzie to szybciutko rozpakować. Wydobyć to z tych
profesjonalnym serwisantem rowerów nie jestem. Tak na razie idzie sprawnie. O, jakieś dwa kluczyki, są pewnie od akumulatora. No i co? Podejrzewam, że to ma być... Chyba tak. Tak by wychodziło, że ma być jakoś tak. Natomiast to, żeby go wyregulować fajnie, mówię tutaj o przerzutkach, o hamulcach, no to to już było, myślę, że z godziny jak nie dwie. Jeśli ktoś nie chce inwestować jakichś strasznych pieniędzy, a chce zacząć przygodę z jazdą na rowerze elektrycznym, to ja ten rower polecam, bo na co dzień do pracy świetna sprawa. Można przyjechać i zwykłym rowerem, ale zwykłym rowerem, jak jest gorąco, przyjedziemy zmęczeni, upoceni, a takim rowerkiem miło, przyjemnie, wypoczęci i dzięki temu będziemy więcej jeździć. Można też, tak jak ja dzisiaj, zrobić sobie wyprawę po południu, bardzo późno już, na turbacz. No, nie udałoby mi się zrobić takiej wyprawy zwykłym rowerem, bo bym się po prostu nie wyrobił. Zwykłym rowerem podjeżdżam co najmniej godzinę dłużej. Na duży plus na pewno muszę dać siodełko, ładowanie opony. Poza tym pozycja na rowerze bardzo fajna, ja mam 180 cm wzrostu, mi się na nim jeździ świetnie i oczywiście tutaj odsyłam do linków w opisie, tam będzie miejsca, gdzie można taki rower zakupić. Mogę z czystym sumieniem polecić, jeśli ktoś oczywiście będzie pamiętał, że to jest rower za około 3000 zł i nie będzie od niego dużo wymagał, to myślę, że będzie bardzo zadowolonym użytkownikiem. Ja dzisiaj bardzo miły dzień z tym rowerem spędziłem z nim też bardzo miłe 2 tygodnie. Pojeździłem, najeździłem, służył mi jako główny rower do pracy, do dojazdów, na spotkania, na zakupy, gdzie się tylko da, nim się przemieszczałem. No i wszystko działa, nic się nie popsuło, nic się nie podziało. Jeździ, działa. Platformy całkiem wygodne, przerzutki do wyregulowania działają, swoją robotę robią. Jakbym miał zostać z tym rowerem na zawsze, wymieniłbym sobie z przodu amortyzator i hamulce na hydrauliczne. Reszta jak najbardziej mogłaby zostać tak jak jest. Zazwyczaj rowery elektryczne potrafią, że tak powiem, same iść, natomiast trzeba trzymać cały czas jakiś przycisk. A tutaj raz przyciskamy i nie musimy nic trzymać. Rower teraz sobie tu podąża, a po płaskim możemy go rozpędzić w tym trybie, jak widzicie, do jakichś 3-4 na godzinę. Pod górkę praktycznie nie czujemy, że pchamy rower. Rower podciąga się sam i to uważam, że jest funkcja petarda. Do tej pory w wszystkich tych rowerach było tak, że trzeba było cały czas coś przytrzymywać, co przy jakimś pchaniu pod większą górkę no nie było zbyt wygodne. Coś mnie tu chce ugryźć. Jakieś bąki mnie tu dzisiaj atakują. I jeszcze jedna taka cecha. Dla mnie to bez znaczenia, bo ja tam jestem przyzwyczajony do elektrycznych rowerów, natomiast jeśli ktoś pierwszy raz jeździ, fajnie, że mamy w klamkach rozłączenie silnika, bo tutaj silnik w tych prostych konstrukcjach potrafi się tak szybko nie rozłączyć, no i taki rower potrafi nas pociągnąć. Natomiast tutaj jak dotkniemy klamki, natychmiast nam się wyłączy i też mamy tutaj od razu wykrzyknik na liczniku. A jak zawsze na koniec dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Jak widzicie, rower już zapakowany do auta. No mogłaby tu szybko z łączka, to bym to koło zrzucił. Byłoby łatwiej do auta wsadzić, ale tak czy siak, jak jeżdżę sam na rower, to problemu nie ma, bo do auta, jak widzicie, wchodzi.